Po ogłoszeniu mobilizacji do wojska zgłasza się każdy, dosłownie każdy. Mam wrażenie, że lepszy sort rekruta trafił do lansierów i szwoleżerów. Mimo wszystko szkolimy ich w jeździe konnej i to jedna z niewielu rzeczy, co im się udaje. Zabieram łanów również na krótkie patrole po okolicy, co by hartu nabrali i do warunków kampanii przywykli. Młodzi uczą się władania szablą. O dziwo, starzy wiarusi aż rwą się do pomocy w nauce. Dobrze, dobrze, paruj! Paruj, tnij! Paruj, tnij! Część ułanów na choroby zapada, przez co nie mogliby brać udziału w szkoleniu. Jednakże nasz medyk lekarstwo znalazł na tą przypadłość. Przydałoby się naostrzyć, co? Za radę. Weź. Panie doktorze. Sraczka. Siostro, wygram to. Na sraczkę? Przypalanie, synu. Jest dobre na wszystko. A to już mi lepiej. Medycyna idzie naprzód, w końcu to już wiek XIX. Rekrut nienawykły jest do dyscypliny. Panie poruczniku! Ale robią postępy, dzięki moim wykładom z postaw obywatelskich. Wszelki rodzaj gry hazardownej, chociażby najtańszej, surowe jest zakazane. W koszarach, obozie i na kwaterach. Po ile wchodzimy? Po dwa. No, to zakcięstwo. Zakcięstwo. Wydaje się ciężkim, aby w tak krótkim czasie z tej zbieraniny ułanów uczynić. Jednak przysięgam, że wszelkich starań dołożę, aby stali się wyborowym wojskiem, gotowym stawić czoło najgorszym przeszkodom. Tak mi dopomóż Bóg. Idzie żołnierz. Borem lasem, borem lasem, przymierając. Z głodu czasem. Suknia na nim nie blakuje, nie blakuje dziurami. Przelatuje. Lepsza w domu woda pita niż na wojnie. Okowita, okowita. Bo na wojnie pięknie chodzą po kolana, we krwi brodzą, we krwi brodzą.